po tym, jak dowiedzieliśmy się w dość niecodziennych okolicznościach, że znaleziono podsłuch na naszym kubuckim basenie, gruchnęła kolejna niesamowita informacja. Otóż okazuje się, że również taki podsłuch, może nie taki sam jak tamten, ale jednak został znaleziony przez panią dyrektor biblioteki naszej gminy w Kłobucku. Pani dyrektor, wczoraj w Urzędzie Miejskim dowiedziałem się, że po aferze basenowej, no okazuje się, że w bibliotece kolejna afera podsłuchowa. Co się stało, jak to się stało, że ten podsłuch się znalazł w taki sposób dziwny, nagły? No to znaczy całkowity przypadek. Po prostu dwie koleżanki, które tu weszły do tego pomieszczenia, gdzie właściwie to jest takie pomieszczenie magazynowe, gdzie mamy też ksero, weszły, żeby, no już nie pamiętam, czy coś skserować, i ponieważ organizujemy wystawę w czytelni, potrzebne były takie listewki do powieszenia obrazów, więc jedna z koleżanek zauważyła, że tutaj w rogu mamy takie listwy, które kiedyś kupiłyśmy do drzwi, nie zostały zamontowane i że te listwy byłyby w sam raz. Także wzięła te listwy do ręki, odwróciła, no okazało się, że tutaj w tym miejscu przymocowane było no coś, co zaczęło im przypominać właśnie, zaczęły się zastanawiać, co to jest. No i tak po wnikliwej analizie, że tak powiem, okazało się, że to jest właśnie podsłuch. Było to takie. Czy rozumiem, że sprawę w tej chwili już bada i prowadzi policja tutaj nasza kubucka? Tak, oczywiście w momencie, kiedy to zostało odkryte, ja zgłosiłam tą sprawę panu burmistrzowi. Oczywiście udałam się na policję, gdzie tam złożyłam zeznania i wniosek o ściganie właśnie przestępstwa. No, jesteśmy wszyscy zaskoczeni. Pani sierżant, dopiero co mieliśmy niesamowitą informację na temat podsłuchu na basenie. Dzisiaj, a właściwie to wczoraj, dowiedzieliśmy się, że znaleziono kolejny podsłuch, tym razem w bibliotece publicznej. Czy ja mógłbym prosić o komentarz, jak wygląda sytuacja ze strony policji w tej sprawie? Kiedy otrzymaliśmy informację o tym fakcie, przyjęliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i w tym momencie prowadzimy czynności celem ustalenia dokładnie, w jakim celu to urządzenie zostało zamontowane, kto je zamontował, od kiedy tam się znajdowało, czy przede wszystkim rejestrowało dźwięk i co dalej działo się z nagrywanym materiałem, kto miał do niego dostęp i czy osoby ewentualnie, które tam przebywały w bibliotece, wiedziały, że ich głos może być nagrywany. Tego typu urządzenia w Polsce można nabywać legalnie, niemniej używanie ich już legalnym nie jest. Czy co grozi osobie, która robi tego typu podsłuch, zakłada tego typu podsłuch w miejscach takich właśnie jak te, które mamy tutaj w tym przykładzie? Zgodnie z kodeksem karnym, kto montuje takie urządzenie, posługuje się nim, takim urządzeniem podsłuchowym w celu uzyskania informacji, do których nie jest upoważniony, musi liczyć się z karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Dziękuję bardzo za informację i komentarz. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, jak to się stało, że doszło do odkrycia w jakiś sposób tak niesamowitej rzeczy, jaką jest podsłuch? No na basenie głównie, bo tutaj w tym temacie ma pan największą wiedzę, bo biblioteka to akurat pani dyrektor biblioteki znalazła to urządzenie. Czy stało to się w ten sposób, że kilka tygodni temu była sesja Rady Miejskiej, na której jedna z pań radnych stwierdziła, że basen nie jest za czysty. I w związku z tym, że kilkanaście dni temu pan burmistrz powołał mnie na podyrektora, postanowiłem, aby basen faktycznie odświeżyć, posprzątać, żeby to wszystko lepiej wyglądało. I w trakcie sprzątania okazało się, że w pomieszczeniach, w których jest kasa, odkryliśmy, czy ja odkryłem kabelek, który no, wyglądał dosyć interesująco i okazało się, że kabel jest podsłuchem. Natomiast kiedy się o tym dowiedziałem, zobaczyłem, natychmiast ten kabel odciąłem. Natomiast poprosiłem o wyjaśnienie byłego pana dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, który oświadczył mi, że w 2013 roku, a dokładnie w grudniu, na terenie basenu zamontowano monitoring.
ale jak się okazało później, kiedy zacząłem przeglądać dokumenty, to był monitoring wizyjny. Natomiast nigdzie tam nie było mowy na temat, że jest urządzenie, które może nagrywać. Sprawa była skomplikowana dosyć i w związku z tym, że uznałem, że jest to niezgodne z prawem. Jako urzędnik musiałem sprawę zgłosić do Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Złożyłem wyjaśnienie, zostałem przesłuchany przez Wydział Kryminalny, po czym pracownicy komendy, a dokładnie technicy kryminalistyczni, zabezpieczyli sprzęt. Okazało się, że urządzenie to było, czy kabel przeciągnięty przez całą poczekalnię, aż do gabinetu byłego kierownika pływalni i tam było urządzenie rejestrujące. Czyli tam rejestrowano zarówno głos, jak i dźwięk, głos i wizja była możliwa do zobaczenia. Ten materiał oczywiście został zabezpieczony przez policję i w tej chwili trwa wyjaśnianie całej sprawy. Problem polega na tym, że o ile pracownicy być może dla bezpieczeństwa byli teoretycznie, tutaj można powiedzieć, nagrywani, to o tyle jest niebezpieczne to, że mieszkańcy, którzy przychodzili na basen, nie wiedzieli, że mogą być podsłuchiwani, bo taka możliwość istniała, ponieważ ten mikrofon również był skierowany w kierunku poczekalni. I to jest nieprawne i to jest nielegalne. No i tak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo za komentarz.